Jeśli festiwal jest na rynku obecny od 16 lat i w tym czasie 300 tysięcy widzów zobaczyło ponad 1500 filmów, to coś znaczy. Jeżeli w tym czasie mieliśmy 2000 zagranicznych gości, największe nazwiska, najwspanialszych filmowców, wybitnych aktorów, którzy przyjechali tu, żeby z nami oglądać niezależne historie debiutujących twórców, to też coś znaczy. Mastercard od Camera to blisko 4 miliony dolarów wydane na nagrody dla naszych debiutujących filmowców. Mastercard of Camera to święto miłośników kina, ale nie tylko. Storytellers by Storytel to wydarzenie, które pokochają miłośnicy seriali. Ci, którzy chcą wiedzieć więcej o tym, jak opowiadamy historię. Mastercard of Camera to wreszcie fenomenalny Kraków. Każdy na majówce znajdzie coś dla siebie. Wszyscy spotkamy się w miasteczku festiwalowym. Mastercard of Camera to przede wszystkim święto twórców filmowych. Nie tylko młodych reżyserów, ale też scenarzystów, którzy w ramach Script Pro mają szansę zacząć swoją przygodę z branżą filmową. Wszyscy twórcy filmowi, profesjonaliści, mają szansę na Pro Industry by Digital Domain spotkać swoich przyjaciół, mistrzów, wymienić doświadczenia i budować wielką, profesjonalną sieć. Skoro o mistrzach mowa, to nie możemy zapominać, że od ubiegłego roku nasza najważniejsza nagroda w konkursie głównym jest nagrodą Andrzeja Wajdy. Nagroda główna festiwalu będzie miała nazwę Krakowska Nagroda Filmowa Andrzeja Wajdy. To decyzja Krystyny Zachwatowicz sprawia, że Andrzej Wajda jest dzisiaj patronem naszej nagrody. Andrzej Wajda czarował obrazem. Joanna Pekaczmarek czaruje dźwiękiem. I to jego dłonie w tym roku odciśniemy w Krakowskiej Alei Gwiazd. Wszystkie te wydarzenia mają wspólny mianownik. Filmy, które możemy obejrzeć w naszych salach kinowych i kinach plenerowych. Odcinek specjalny przewodnika z Krakowa o festiwalu Mastercard of Camera. Naszym gościem jest dzisiaj Grzegorz Stępniak, dyrektor artystyczny festiwalu Mastercard of Camera. Cześć Grzegorzu. Witam serdecznie. Mastercard of Camera to jeden z największych festiwali, jedno z największych wydarzeń kina niezależnego w naszej części Europy. Jak wy definiujecie w ogóle kino niezależne? Co to dla was znaczy? Jakie wymogi muszą spełniać filmy, które pojawiają się na tym festiwalu? Definicja na pewno jest szeroka, jest wiele wersji tej definicji. Jakbym miał powiedzieć o tej, którą najbardziej przykładamy i aplikujemy do festiwalu i pokazywanych na nim filmów, to na pewno byłby to taki duch artystycznej niezależności, bezkompromisowości i taka też estetyka i mam nadzieję, że one faktycznie przyświecają pokazywanym na festiwalu filmom. A jakbyś miał wymienić taki typowy niezależny film, dobry, który skradł twoje serce, to jaki by to był film? Nie wiem, czy jest taki przepis i recepta na idealny, niezależny film. Ja oglądam ich tak wiele, jeżdżąc po festiwalach na całym świecie przez rok, że im więcej ich oglądam, tym stwierdzam, że nie ma uniwersalnego przepisu, ale mogę powiedzieć o tym, co mi się podoba i co mam nadzieję też spodoba się widzom. Na pewno lubię filmy, które opowiadają historie angażujące na różnych poziomach, angażujące emocjonalnie widzów, trzymające w napięciu do ostatniej minuty. To nie znaczy, że te filmy muszą mieć konwencję kina sensacyjnego, ale gdzieś porwać widzów za swoimi bohaterami. Ja osobiście lubię takie kino i na pewno takie filmy znajdą się w tegorocznym programie Mastercard of Camera. Właśnie Mastercard of Camera nawiązał współpracę z grupą Polsat Plus. Taki typowy widz Polsatu to raczej widz kina komercyjnego, widz seriali, widz, który lubi rozrywkę. Czy taki widz znajdzie też coś dla siebie na tym festiwalu? Na pewno może znaleźć dla siebie dużo ciekawych i filmów, i seriali, bo też festiwalowi naszemu towarzyszy sekcja serialowa, która trwa 4 dni i nazywa się Storytellers i tam zostanie pokazanych kilka seriali polskich i zagranicznych, więc tutaj na tej płaszczyźnie odpowiadam, że tak, ale też filmy pokazywane, zwłaszcza w sekcji Festiwalowe Hity, sekcji stałej, którą mamy co roku. Jak sama nazwa wskazuje, te filmy jeździły dużo po różnych międzynarodowych festiwalach i teraz będzie mogła je zobaczyć publiczność w Krakowie. Są często filmami ze znanymi aktorami, bardziej uznanych reżyserów, takimi filmami, które powiedzmy mają większy potencjał komercyjny. Poza filmami na festiwalu pokazujecie też seriale, w tym 3 seriale Polsatu. Jakbyś mógł powiedzieć, jakie to seriale, gdzie one są pokazywane i trochę nam przybliżyć w ogóle sekcję, w której są seriale. Tak, mamy przez 4 dni, zaczyna się 29 kwietnia, sekcję serialową o nazwie Storytellers. Trwa
do 2 maja, z tego co pamiętam i z moich szybkich obliczeń w pamięci. Będzie można zobaczyć premierowe odcinki nowego serialu Polsatu Sortownia, który będzie pokazywany w Małopolskim Ogrodzie Sztuki. Jest to pokaz kinowy, ale mamy też pokazy 2 innych seriali w ramach naszego kina plenerowego. Po południu będzie można zobaczyć odcinki seriali Bracia oraz Zlatum Nieufności. I to wszystko w ramach sekcji serialowej Storytellers. Mhm. A poza tym są tam oczywiście jeszcze inne seriale, tak? Polskie, zagraniczne. Tak. Jakie to są seriale w tej sekcji, które można zobaczyć? Będzie można zobaczyć też odcinki serialu Bring Back Alice. Będzie można zobaczyć 2 dni przed premierą nową produkcję Netflixa, która jest spin-offem uznanego i nagrodzonego serialu Bridgertonowy i opowiada o jednej z bohaterek tego serialu, Królowej. I jeszcze kilka innych seriali, które będą pokazywane w ramach kina plenerowego. To jest sekcja pozakonkursowa. Mamy na festiwalu 2 konkursy. Konkurs główny Wytyczenie Drogi o Krakowską Nagrodę Filmową, w którym bierze udział 10 pierwszych albo drugich fabuł reżyserów z całego świata i konkurs polskich filmów fabularnych, więc konkursy są stricte filmowe. A to, jak powiedziałem, to jest taka towarzysząca festiwalowi sekcja serialowa. Wiemy, że festiwal Mastercard of Camera to nie tylko filmy, ale też ważne społecznie tematy, aktualne tematy. Jakie tematy wybrzmią w tym roku? Jakie są tematy przewodnie tegorocznej edycji 16 festiwalu? Tak jak myślałem o takiej idei przewodniej do tegorocznej edycji festiwalu, to wydaje mi się, że jest nią pewnego typu nauka wrażliwości i empatii, dość potrzebnych we współczesnym świecie, który jest targany różnego typu konfliktami, wojnami, kryzysami gospodarczymi, ekonomicznymi i różnymi innymi kryzysami odmienianymi przez wszystkie przypadki. No a kino jako medium ma takie właściwości, że właśnie uwrażliwia na losy innych ludzi, różniących się często od widzów totalnie wszystkim i sprawia, że przez moment na czas kinowego seansu możemy, mówiąc potocznie, wejść w ich buty i chwilę w nich pochodzić, w związku z czym właśnie nauczyć się takiego spojrzenia bardziej życzliwego i przychylnego i wrażliwszego, z jakim pewnie mamy do czynienia na co dzień. Przynajmniej tak wierzę i mam nadzieję, że te filmy pokazywane w tym roku faktycznie będą dla widzów tego typu doświadczeniem. Mhm. Czyli festiwal o kryzysie, ale to tylko na ekranach, czy też są jakieś inne wydarzenia, które tego dotykają, jakieś debaty, spotkania? Może nie tyle festiwal o kryzysie, dlatego że ten największy kryzys, z którym mieliśmy do czynienia kilka lat temu, czyli kryzys epidemiczno-pandemiczny, powiedzmy, że już jest trochę zażegnany, zresztą on też dotknął bardzo mocno festiwale, w tym nasz festiwal i branżę filmową, więc trochę już odmówienia o tym kryzysie staramy się odchodzić, podobnie jak wszystkie inne festiwale w tym roku. No a ten temat na pewno jest gdzieś z tyłu, no bo jakby nie patrzeć, epidemia i związane z nią kryzysy zmieniły trochę nastawienia do kina i filmów, ale też do samej rzeczywistości i nie ma co udawać, że jest inaczej. Mhm. No a czy te tematy, o których powiedziałeś, istnieją też poza przestrzenią sal kinowych? Czy macie też jakieś debaty, spotkania, na których się ten temat porusza? Jeśli idzie o spotkania, to tak, mamy spotkania z filmowcami, z reżyserami wszystkich filmów konkursowych, zarówno w konkursie głównym, jak i konkursie polskich filmów fabularnych, które odbywają się po wybranych seansach tych filmów, w których oczywiście biorą udział nasi widzowie i często zadają bardzo fajne, nieoczywiste pytania. Mamy też spotkania z zaproszonymi ekspertami i gośćmi, spotkania, które odbywają się przez 3 dni, które są przeznaczone dla branży filmowej, pod auspicjami i pod nazwą Pro Industry by Digital Domain, ale to są bardziej spotkania i warsztaty dla profesjonalistów, choć część z nich ma charakter otwarty. Jeśli idzie natomiast o jakieś dyskusje wokół samego tematu kryzysu, to już je przerabialiśmy na przestrzeni ostatnich kilku lat, więc tak jak mówię, w tym roku odchodzimy trochę w inną stronę, właśnie w stronę taką, mam nadzieję, dającą widzom nadzieję i, jak już wspominałem, uczącą ich empatii. Mhm. No właśnie, mówiłeś o tym, że będą goście, będą spotkania z gośćmi. Na otwarciu festiwalu jest John Malkovich. Czy trudno jest taką gwiazdę ściągnąć na festiwal? Czy to już jest na tyle prestiżowy festiwal, że gwiazdy tego kalibru to dla was, że tak powiem, chleb powszedni? Wydaje mi się, że i tak i nie, dlatego że jeśli idzie właśnie o zapraszanie na wszystkie festiwale, nie tylko nasz, gwiazd, to ciężko bardzo zgrać terminy. Wiadomo, to są ludzie zajęci, którzy dużo kręcą, pracują na planach, w teatrach, więc pierwsza trudność na pewno ma taki charakter czysto organizacyjny i logistyczny.
Przede wszystkim, tak jak mówię, chodzi o dogranie terminów, chodzi też o to, co możemy pokazać, co zaproponować widzom, bo to w tym wszystkim też głównie dla nich, ale tak, cieszymy się, że na otwarcie festiwalu 28 kwietnia w kinie Kijów będzie pokaz, który jest europejską premierą filmu Dominion reżyserii Stevena Bernsteina, w którym jedną z głównych ról gra John Malkovich. A jakie jeszcze gwiazdy zobaczymy na festiwalu? Kto będzie wśród gości? Gwiazd tak zwanych będzie można zobaczyć irlandzkiego znanego aktora Aidana Gillena, który w tym roku jest członkiem jury konkursu głównego. Widzowie mogą go kojarzyć na pewno z takich seriali jak Gra o Tron, Queer as Folk, Ken, czy też szeregu filmów niezależnych, wśród nich na przykład Młodzi i Przebojowi. Będzie też można zobaczyć film wyreżyserowany przez absolutną gwiazdę amerykańskiego kina, nie tylko niezależnego, czyli Jesse'ego Eisenberga, When You Finish Saving the World. Jesse Eisenberg przyjedzie też do Krakowa i spotka się z widzami. Będzie można wziąć udział w spotkaniu z nim przed seansem tego filmu. Przyjedzie wraz z nim grający jedną z głównych ról w tym filmie Finn Wolfhard, którego młodsi widzowie na pewno kojarzą, bo gra w absolutnym hicie ostatnich kilku lat, czyli w serialu Stranger Things. No dobrze, a filmy? Ty jako dyrektor artystyczny na pewno widziałeś już te filmy, wiesz co to pokazujecie. Co jest najciekawsze twoim zdaniem? Co najbardziej ci się podobało? Na co warto tu przyjść? Do czego byś zachęcał? Na pewno z czystym sumieniem polecam wszystkie filmy w obydwu konkursach, w konkursie głównym i konkursie polskich filmów fabularnych. Uważam, że w tym roku reprezentują wyjątkowo wysoki poziom artystyczny, estetyczny, opowiadają super wciągające historie. Mamy też jak co roku nowe sekcje tematyczne, skupione wokół konkretnych zjawisk i tematów. W tym roku to sekcja Herstory, sekcja Wszystko w rodzinie, Technoparty i Ahoj przygodo. Wspominam o tych nazwach, bo one są dość wymowne w kontekście tego, o czym mówią i opowiadają te filmy. Więc będzie się bardzo dużo filmowo działo i odpowiadając trochę wymijająco, a trochę szczerze, polecam absolutnie wszystkie filmy, które będzie można obejrzeć podczas tej edycji. Rozumiem. Po prostu nie możesz zdradzić swoich faworytów. Mogę zdradzić, ale nie wiem, czy faktycznie wymieniać poszczególne tytuły. Na pewno polecam film włoskiej aktorki Valerii Bruni Tedeschi, włosko-francuskiej aktorki, który będzie można obejrzeć w sekcji Ahoj przygodo. Polecam w tej samej sekcji rumuński film Day of the Tiger. W sekcji Wszystko w rodzinie polecam film Rebeki Zlotowskiej Other People's Children. W sekcji Technoparty francuski film XS Will Save Us. A w sekcji Herstory, chociażby pokazywany podczas ubiegłorocznego festiwalu w Cannes, film Rodeo. A te filmy, o których mówisz, one walczą w dwóch konkursach o nagrody. Pozostałe są pozakonkursowe, ale przyznajecie też inne nagrody, prawda? Bo widziałem, że jest nowa nagroda w tym roku, nagroda Female Voice. Macie też taką nagrodę jak Mastercard Rising Star. Jakbyś trochę opowiedział o tym, kogo tutaj wyróżniacie na festiwalu poza zwycięzcami dwóch głównych konkursów. Akurat te nagrody są przyznawane przez jury konkursu polskich filmów fabularnych i nominowani do tych nagród są aktorzy lub twórczynie przy okazji nagrody Female Voice, których filmy biorą udział w tym konkursie. Nagroda Mastercard Rising Star jest, jak sugeruje nazwa, za najlepszy debiut aktorski, więc tutaj jury przyznaje nagrodę dla najlepszego ich zdaniem debiutu spośród 10 filmów prezentowanych w konkursie polskich filmów fabularnych. Natomiast faktycznie nowością w tym roku jest nagroda Female Voice, która szczególnie mnie cieszy, bo ufundowała ją Mastercard i BNP i ma na celu wspierać kobiety twórczynie. Już nie aktorki, ale właśnie reżyserki, operatorki, scenarzystki, producentki. I spośród 5 nominowanych również jury tego konkursu wybierze zwyciężczynię tej nagrody. A za co jest nagradzana ta twórczyni? To jest jakaś taka kategoria bardziej ogólna, bo wymieniłeś kobiety różnych profesji. Tak, wymieniłam kobiety różnych profesji twórczynie. Ich filmy biorą udział w konkursie polskich filmów fabularnych, więc mówiąc bardziej wprost, nagradzane są przez jury na podstawie tych filmów, które obejrzą, które są swoją pracę nad tymi filmami, która ma różny charakter, artystyczną, szeroko pojętą i twórczą, ale też idea jest taka, żeby właśnie trafiła ta nagroda do kobiety, która ma wielki potencjał kreatywny, twórczy, po to, żeby jest pomyślana po to, żeby mogła rozwijać chociażby swój kolejny projekt i pracę nad nim. I czy to jest też nagroda dla, to jest trochę odpowiednik Rising Star, czyli dla kobiety, która zaczyna dopiero swoją karierę, jest gdzieś tam u progu, na początku, czy to jest też dla doświadczonych twórczyń nagroda? Pierwszy raz ją przyznajemy w tym roku, więc ciężko mi jakby stworzyć takie sztywne, definicyjne ramy. Z jednej strony tak, dla twórczyń, które nie są może
jakoś, chociaż niekoniecznie jakby, jak patrzę na, przeglądam w głowie listy nominowanych, to tutaj znalazły się twórczynie, które mają już sporo doświadczenia, ale wydaje mi się, że tak jak mówię, ta nagroda jest za konkretną pracę przy konkretnym filmie, więc jakby tutaj film, przy którym pracowały, jest pierwszorzędny, że tak powiem, pierwszoplanowy, bo to z niego wypływają te nominacje i z pracy nad nim. Także nie można stworzyć takiego wspólnego mianownika. Jeśli miałbym wskazać na wspólny mianownik dla tej nagrody, to na pewno będzie nią to, że wszystkie nominowane kobiety mają twórczą pasję, są super kreatywne, świetne w tym, co robią i czasem naprawdę mają twardy orzech do zgryzienia przysłowiowy i wychodzą z tych zadań nie tyle nawet obronną ręką, co z super artystycznym rezultatem i efektem. Jasne, rozumiem. I tu nie ma to znaczenia, czy to jest debiutantka, czy to już jest doświadczona artystka. Po prostu jest to nagroda dla wszystkich zdolnych kobiet. Fajne gręce. Jasne. Jak w piosence Ich troja. To jeszcze może na chwilę wrócimy do współpracy z grupą Polsat Plus. Dlaczego to była dla Was interesująca współpraca? Jakie to Wam daje perspektywy jako festiwalowi? Bo już chwilę powiedzieliśmy o tym, co widz Polsatu może zobaczyć. A co dla Was było pociągające we współpracy z grupą Polsat Plus, która ma telewizję Polsat, Polsat News, Interię? Wydaje mi się, że na pewno ciekawe jest możliwość dotarcia do nowych odbiorców, możliwość zaistnienia w tych mediach, o których powiedziałeś, które pewnie będą niejako przedłużeniem tego, co będzie się działo podczas 10 festiwalowych dni w Krakowie. I sam jestem ciekawy, bo jest to pierwszy raz, więc znowu nie mogę tutaj stworzyć jakichś takich super definicji opartych na obserwacjach, tylko sam z takim zaciekawieniem będę patrzeć i obserwować to, co będzie się działo właśnie na różnych kanałach grupy Polsat Plus i ich mediach społecznościowych. Mam nadzieję, że to wypadnie fajnie i faktycznie jakby pozyskamy dzięki temu nowe kręgi widzów i odbiorców. Czy jakieś są wydarzenia towarzyszące festiwalowi? Bo mówiliśmy już o tym, że są filmy, są pokazy filmów, są spotkania z twórcami. Czy coś się dzieje jeszcze wokół? Czy ten festiwal jakby wykracza poza ramy kina? Dużo się dzieje wokół. Poza tymi kinami studyjnymi, o których opowiadałam, mamy też sporo kin panelowych. Wśród nich nowość, czyli kino w moim ukochanym ogrodzie botanicznym, gdzie będzie można w pięknych okolicznościach przyrody, w otoczeniu rozkwitających roślin, ale też palmiarni, oglądać przez kilka dni filmy. Mamy sekcję serialową Storytellers, o której też już wspominałam. Mamy wydarzenia dla branży Pro Industry by Digital Domain, skierowane głównie do profesjonalistów, ale też do studentów szkół filmowych, gdzie przez 3 dni odbywają się warsztaty, dyskusje, case studies, spotkania poświęcone scenariopisarstwu, produkcji, reżyserii, skierowane do początkujących i bardziej zaawansowanych też profesjonalistów i ekspertów z branży filmowej. Mamy spotkania z samymi reżyserami i filmowcami, którzy przyjeżdżają na festiwal bezpośrednio po projekcjach wybranych filmów, w tym wszystkich filmów konkursowych. Mamy spotkania w miasteczku filmowym z polskimi gwiazdami i rozmaitego typu konkursy, które będą się tam odbywać, więc mam wrażenie, że poza filmami też całkiem dużo się dzieje. A kto prowadzi te wszystkie warsztaty? To są jacyś już mistrzowie kina, którzy to prowadzą? Te dla studentów szkół filmowych i dla profesjonalistów? Z kim się odbywają te wszystkie takie wydarzenia dookoła? Warsztaty, z tego co pamiętam, warsztaty podczas ProIndustry prowadzą różnie. Bardziej doświadczeni producenci, wśród nich nasza tegoroczna przewodnicząca jury konkursu głównego Ewa Puszczyńska, będzie z nią dyskusja, między innymi z nią będzie dyskusja z doświadczonymi producentkami, z Klaudią Śmieją i Agnieszką Dziedzic, które opowiedzą pewnie trochę o pracy przy filmach pokazywanych w naszym tegorocznym konkursie polskich filmów fabularnych, czyli o Silent Twins Agnieszki Smoczyńskiej i o Niebezpiecznych Dżentelmenach, ale będą też spotkania z przedstawicielami międzynarodowej branży filmowej. Przyjeżdża dwukrotny laureat Oscara, producent duński Kim Magnusson, który będzie miał takie case study swojego ostatniego nagradzanego w Skandynawii filmu, więc ten temat jest bardzo zróżnicowany, a spotkania z filmowcami, reżyserami prowadzą dziennikarze i krytycy filmowi, z którymi współpracujemy od dłuższego czasu. Trochę informacji mamy, a jakbyś tak miał powiedzieć jednym zdaniem, albo tak bardzo sentencjonalnie, dlaczego przede wszystkim warto być na festiwalu Master Gardner? Czemu warto być ogólnie, czy czemu warto być na festiwalu? Czemu warto być ogólnie, to chyba nie wiem, ale mogę spróbować, czemu warto być na festiwalu. Wydaje mi się, że nasz festiwal i ogólnie festiwale mają taką dużą moc kulturotwórczą,
sprawiają, że widzowie mogą być na bieżąco ze zjawiskami i trendami we współczesnym kinie i nie tylko. Mogą też doświadczyć na żywo i przeżyć razem jakieś wyjątkowe doświadczenia, nie tylko seanse filmowe, choć przede wszystkim też, ale właśnie spotkania z twórcami, rozmawiać o tych filmach i ten nasz festiwal na pewno im to daje i zapewnia takie doświadczenie. Tworzy też, mam nadzieję, taką bardzo kreatywną atmosferę, więc dlatego warto na nim być. Nie wiem, czy to jest jedno zdanie, a jeśli już, to kilkukrotnie złożone, ale powiedzmy, że jedno. Myślę, że było jedno, ale faktycznie kilkukrotnie złożone, ale odebrałem to jako takie doświadczenie wspólnotowe, które warto po prostu przeżyć. Tak. Super, no to życzę Ci, żebyś uczestniczył w tym wydarzeniu razem z masą widzów chętnych, którzy będą chcieli to z Tobą współtworzyć, żeby wśród nich się znaleźli nowi widzowie, których przyprowadzi tutaj grupa Polsat Plus. Widzowie Polsatu, widzowie Polsat News, czytelnicy Interi. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz serdecznie zapraszam w takim razie na 16. edycję Mastercard Off Camera i mam nadzieję, że wszyscy będziemy budować razem festiwalową wspólnotę. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.